Wejść na stronę okazaplan.com i rozpocząć projekt 3D bez konieczności logowania. Warto jedynie pamiętać, jak widzicie, pojawi się opcja stwórz nowy projekt i rozpoczynamy na pustym planie. Po prawej stronie mamy menu, z którego wybieramy, co chcemy zrobić. Zaczynamy od rysowania ścian. Dzielić ścianą działową na pokoje. Puszczamy ścianę klikając na koniec pokoju. Można go zmienić. Jak widzicie, ruszam ścianą w każdą stronę. Jeśli chcę kolejną ścianę narysować, znowu klikam ścianę działową. I dzielę, wydzielam kolejne pomieszczenie. Nie zapomnijcie o wstawieniu drzwi i okien. Mogą to być drzwi wejściowe, na przykład tu, podwójne w tym przypadku, albo zwykły otwór w ścianie. Tu i znowu otwór w ścianie, tu, a drzwi pojedyncze do tego. Potem przechodzimy do drugiej zakładki i urządzamy nasze pokoje. Obracamy, żeby było lepiej widać i wstawiamy, co się da. Wybór jest ogromny. Przesuwamy w dowolnym kierunku i tak meblujemy każde pomieszczenie. Miłej zabawy!